W dzisiejszym odcinku razem z Natalią sprawdzimy, kto z nas dłużej wytrzyma w tym oto całkiem sporym basenie. Aktualnie mamy na zewnątrz 31,5 stopnia. Woda w basenie ma prawie 28 stopni, przynajmniej tutaj u góry, więc no zapowiada się, że będzie dzisiaj naprawdę gorąco. Tam z tyłu Natalia właśnie pompuje materac, dlatego że w dzisiejszym odcinku standardowo, żeby było trochę ciekawiej, będziemy kręcili kołem fortuny, no z ułatwieniami albo utrudnieniami. Śmiało, śmiało, pompujemy tutaj, raz, dwa. Zmiana! Ja no zaraz ci pomogę, Natalia, tylko czekaj, muszę dokończyć wstęp. Więc żeby Natalia zbyt długo sama się nie męczyła, strzelcie łapkę w górę pod tym filmem i spróbujcie dobić tutaj 30 tysięcy lajków, bo jeśli wam się uda, to nagramy kolejny odcinek z basenem, no w którym spędzimy w nim 24 godziny. Jeśli więc chcecie to zobaczyć, to koniecznie zostawcie lajka i zasubskrybujcie mój kanał, klikając ten oto czerwony przycisk tam na dole pod ekranem obok mojego awatara, bo wtedy na pewno ani tego, ani żadnych innych wakacyjnych odcinków nie przegapicie. Ale zanim wejdziemy z Natalią do basenu, to cofnijmy się trochę w czasie. No dobra, witamy was kilka godzin wcześniej, cofnęliśmy się do naszego mieszkania, dlatego że no przed wejściem do basenu musimy przygotować rzeczy, z których będziemy mogli korzystać. To co w tej chwili widzicie na stole, czyli tu jakiś statyw, tam GoPro z zapasową baterią, tutaj zapasowe baterie do aparatu, tutaj dwie lampeczki, w razie gdybyśmy nagrywali to w nocy, bo no nie wiadomo ile będziemy siedzieli i no żebyście cokolwiek widzieli, musimy je ze sobą zabrać. Poza tym w razie czego dron, no i oczywiście coś bez czego w wakacje w takim upale trudno było wytrzymać, czyli olejki do smarowania, wiadomo stroje kąpielowe oraz okulary. Tutaj w kuchni Natalia robi jeszcze dla nas bułki, dlatego że obok basenu będziemy mieli też taką mini lodówkę z jedzeniem i piciem, ale poza tymi wszystkimi rzeczami, które widzieliście, każdy z nas będzie mógł z domu zabrać ze sobą trzy rzeczy i dodatkowo każdy z nas będzie mógł wydać w Decathlonie, do którego zaraz pojedziemy, kwotę, którą wylosujemy na kole fortuny, no tak, żeby wiecie, kupić rzeczy, które mogą nam się przydać. Pierwsza rzecz, którą biorę ze sobą do basenu, to telefon. Natalia, on jest wodoodporny, ten twój? Chyba nie jest, chyba nie. Jest. Nie. Nie, no dobra, widzowie, chyba jest. Druga rzecz to kapelusz. A po co ci kapelusz? Od słońca. Dobra i uwaga, ręcznik? Też to ręcznik, tak jest. Okej, okay, i to są twoje trzy rzeczy. Tak jest. No dobra, w takim razie moją pierwszą rzeczą też będzie telefon, bo no bez niego, wiecie, moglibyśmy się trochę nudzić. Moją drugą rzeczą będzie taka oto maska do nurkowania. Co ty będziesz chciał tam oglądać w basenie? Nie wiem, no będę chciał ponurkować po prostu, żeby wiesz, robić cokolwiek, nie? Ale trzecia rzecz wydaje mi się będzie mega upi, dlatego że no jak widzicie jest to... parasolka. Po co ci parasol? Natalia, nie wiem czy ty sprawdzałaś prognozę pogody, ale... w miejscu, gdzie mamy basen, od 18 ma się zepsuć pogoda i prognozowane są nawet burze, więc... no widzowie, może być ciekawie. Tak, masz Natalia, musimy się zbierać, nie? Bo mamy kawałek drogi i... też nie złapał. Właśnie. Ale widzowie, zanim wyjedziemy, to Natalia, losuj kwotę, jaką będziesz mogła wygrać... wygrać, wydać w Decathlonie, a będziesz mogła wydać tam 25 zł. Tylko? Natalia? Ja coś kupię za to tam na basen. Nie, no tam jest dużo pierdół chyba. No nie wiem, zobaczymy. Ja za to w Decathlonie będę mógł wydać, uwaga, 300. Tak. No dobra, słuchajcie, jesteśmy pod Decathlonem i Natalia, szukasz pierwsza? Mogę pierwsza, no. No dobra, chyba jesteśmy na dobrym dziale. Są to jakieś deski, płetwy. Właśnie, Natalia, może płetwy popływasz sobie w basenie. Zobacz na cenę. A, dobra. Do ilu ty masz? Do 25. O Jezu, no to powodzenia. O, kurde, widzowie, zawsze chciałem mieć taką deskę. Ona kosztuje 279, więc mógłbym ją kupić, ale w basenie raczej nie bardzo wykorzystam, nie? Dzisiaj. Ja to sobie, Karol, mogę taki frisbee kupić. O. Dobra, idziemy zobaczyć, bo szukam jeszcze jednej rzeczy, zobaczymy, czy uda mi się znaleźć to, co bym chciała. No niestety nie ma tego, co chciałam. Pytałam pani i niestety nie mają. Chciałam takiego psikacza na wodę, żeby ciebie pryskać. Niestety nie ma, więc biorę sobie makaron do pływania. No on kosztuje ile? 14,99? Kurde, ten różowy jest krótszy i on kosztuje 13,99. No to jest tańszy w sumie. A, OZ-a, to nie no zabiera. Tak, ale chciałam wziąć dwa wtedy, ale no na dwa mi nie stać, no. Więc... dobra, biorę ten dłuższy, bo jest tylko o złotówkę droższy, a sobie będę mogła jakoś go fajnie ułożyć i idziemy poszukać czegoś jeszcze. Kurde, chciałam mieć jeszcze taki pokrowiec na telefon, żeby mi się telefon nie zamówił. Zestresowałaś się jednak? Tak, zestresowałam się, ale wszystkie kosztują więcej. Tutaj 35 zł, tutaj 39. Frisbee też jest droższy, 14,99. Nic nie wezmę, dobra, biorę tylko to. Dobra Natalia, ja chodząc z tobą zauważyłem coś, co może mi się mega przydać, a jest to taka oto pianka. Widzowie, niby dzisiaj jest ciepło, ale pamiętajcie, że no woda będzie miała temperaturę gdzieś pewnie 21-22 stopni w basenie. Ale widziałeś ile ona kosztuje? No 249 zł, a mam do 300, tak? Gdybym wziął taką piankę i miał ją na sobie, to wiesz, nie byłoby mi zimno od tej wody, nie? I wydaje mi się, że to mogłoby dać mi sporą szansę na wygraną. Tylko kurde, czemu ona jest na długi ten, na długi rękaw? Nie ma jakiejś... o, tam... to chyba o to chodzi, tak? No właśnie, wiesz co? Chciałbym chyba taką, wolałbym. To jest, a to jest chyba dziecięca, bo to jest taka mini, mini. Ty, w sumie tutaj, tutaj obok są przecież takie... a, to chyba męskie i większe, więc to chyba nie są dziecięce. Wiesz co? Ja chyba wolę tą. Ona jest po pierwsze tańsza, bo kosztuje 159,99 i...
No wydaje mi się, że na lato będzie lepszy, nie? Do basenu, na krótki rękaw. Patrzcie, jaki strój. Jak Natalia? Spoko, ta jest dobra. Czujesz się w niej taki aerodynamiczny, nie? Jesteś taki szczuplutki. Dobra, biorę ją. No słuchajcie, pianka wzięta, więc to mamy na pewno w głowie i ona kosztuje 160 zł, ale... Natalia latawiec, czaisz? To jest 300 IQ, bo... Jak ty chcesz go puszczać z basenu? No normalnie, będę stał w basenie i puszczę latawiec. Powinno działać, wydaje mi się. On kosztuje 39,99, czyli łącznie mamy 200, tak? Tak. To jeszcze 100 mogę wydać. Tak. Dobra, Natalia, trzecia rzecz, to będzie coś dla nas obojga, bo jakby wiesz, jest taka siatka. Moglibyśmy, wiesz, złożyć. Ej, fajne! Byście mieli karuzelę zajęcie. Zobacz, to jest coś takiego też, że masz taki cel i musisz trafiać do niego. To też jest fajne, czy nie? To też jest fajne. Nie, dobra, bo tu nam wypadnie piłka pewnie. Bierzemy to i idziemy do kasy. No, słuchajcie, zakupy zrobione, chowamy rzeczy do bagażnika. Natalia, czujesz to? Czuję, jak jest gorąco. Jest dramat, nie wiem, widzowie, czy ja się nie zagotuję w tej piance, ale no trudno. Nie ma co, trzeba jechać, bo przed nami prawie 200 km do naszego basenu, więc no, odpalamy furę i jedziemy. No dobra, słuchajcie, dojechaliśmy i powiem wam, że no zapowiada się grubo, dlatego że jak widzicie jest 31,5 stopnia. No było 34,5. No właśnie, po drodze było 34,5 nawet, ale nie ma co, Natalia, idziemy szybko się ogarnąć i wskakujemy do basenu, żeby no jak najszybciej zacząć challenge. No dobra, słuchajcie, my z Natalią, jak widzicie, jesteśmy już ogarnięci, ja jestem w piance i Natalia zaraz się ugotuje, ale zanim wejdziemy do środka... Czyli może to jednak nie było ułatwienie. Będzie jak wejdę do środka. Tu zwróćcie uwagę, jak to wszystko mamy ogarnięte. Oczywiście, jeśli chodzi o sam basen, to wygląda tak, mamy w nim kółko, materac oraz o tego water splash. Bo jednego kupiliśmy, ale z tych trzech rzeczy będzie można korzystać tylko jak wylosujemy je na kole fortuny. Tutaj, o, w tym kąciku mamy rzeczy z domu, które wzięliśmy ze sobą, czyli tak, kapelusz, ręcznik jest Natalii, plus oczywiście telefon, który jest tutaj, ale telefony, jak widzicie, są za lodówką, żeby aż tak bardzo się nie nagrzewały. Jeśli chodzi o moje rzeczy, to jak widzicie, one są tutaj. Mamy też trzy wody, które no niestety będą się nagrzewały, ale po drugiej stronie, poza tym, że jest kącik sprzętowy, czyli mamy jakiś statyw tam, case do GoPro, tutaj baterie, lampki w ogóle, to mamy też, słuchajcie, lodówkę, w której jest cały prowiant. Mamy tutaj jakieś przekąski, mamy zimne wody tam na dole i nie wiem, czy będziecie słyszeli, ale lodówka ciągle chłodzi, dlatego że mamy ją podłączoną tutaj do prądu i z niej też będziemy mogli korzystać pod warunkiem, że trafimy to na kole fortuny. Kołem będziemy kręcili co 20 minut, ale Natalia, nie ma co przedłużać, tylko chyba trzeba wchodzić. Jednak nie jest taka ciepło. Nie jest taka ciepło, 26 stopni niby miała. Ale jest tutaj gorąco, wiesz, jest taki szok. Czyli jednak widzowie, jeszcze się okaże, że moja pianka mnie uratuje, ale Natalia, uwaga, trzymaj kamerę. O, ale zimna, ty. Czekaj, uwaga, zobaczymy co będzie, jak wejdę w piance. Cały nie daje jakoś tak dużo ta pianka, tak szczerze, normalnie czuję, że jest zimno. Jest, jak widzicie, 17:30, więc uwaga, odpalamy stoper na 20 minut, a właściwie minutnik. No i za 20 minut, Natalia, pierwsze zakręcenie, ale trochę wieje tutaj, nie? Na zewnątrz. Trochę wieje, ale powiem ci, że już po chwili jest cieplej. No, to prawda, już mi też jest ciepło. I nasz pobyt, słuchajcie, zanim przejdziemy do pierwszego losowania, zaczynamy, Natalia, od czyszczenia basenu. No bo słuchajcie, basen względnie oczyszczony z robaczków, liści i w ogóle. Natalia, jak ci się podoba? Spoko, ale myślałam, że zrobię sobie z tego makaronu taką konstrukcję, że będzie mnie wypierał do góry, ale jednak jestem za ciężka. Czekaj, ty naprawdę myślałeś, że on cię wyprze tak całkowicie, że będziesz jak na materacu na tym? Tak. Uważaj, coś mucha na tobie, czekaj. Spokojnie, 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 spokojnie. Boże, widzowie, czekajcie, bo to Natalia mucha zaatakowała. Po co ja ci ją zdejmowałem? Tak to byś wyszła z basenu może już? Ale ogólnie myślałem, że ta pianka moja to będzie przesada i że wiecie, po 5 minutach zdejmę ją, będzie za gorąco, a powiem wam, że wcale nie jest jakoś mega ciepło w tym basenie. Zaszło słońce, zerwał się lekki wiaterek. I Natalia, tobie nie jest zimno czasem? Trochę jest. Bo ty jesteś taki zmarzluch, że jestem w szoku, że ty nic nie mówisz, ale... Aha. W łeb tym? I to sama przez siebie. W ogóle widzowie, myślałem też, że wiecie, ten parasol, o, sobie rozwinę i będę tak w razie, jak mnie będzie słońce paliło, po prostu się od niego odsłaniał, ale kurde, no nie ma potrzeby, bo słońce jest za chmurami. Tak, niby jest tam słońce, ale jest takimi chmurkami no delikatnymi, tak jakby przyćmione jest. No, jakoś z prawej strony tak wygląda, jakby miała być zaraz burza, ale... Możesz przestać mnie straszyć? Natalia, czy ty to widzisz, co się dzieje? Chciałem właśnie pokazać widzom, ale... A słyszysz? Czekaj! A, widzowie, chciałem pokazać, jak zmieniła się pogoda, ale właśnie dzwoni nam minutnik. No i spójrzcie tylko na to. Już słońca praktycznie w ogóle nie widać. Tutaj robi się ciemno. Natalia, musimy kręcić kołem fortuny w takim razie. Kto pierwszy kręci? Mogę ja. Chcesz ty? No, wszystko ja dzisiaj robię pierwsza. Dobra, to dawaj. Tak, na razie uwaga, widzowie, pierwsze zakręcenie kołem fortuny i Natalia, do kolejnego losowania. Możesz wziąć jedną rzecz z lodówki, no nie! Ja się w sumie cieszę, bo jestem trochę głodna. Nie jedliśmy obiadu. No właśnie, ja też. Chyba wezmę sobie bułkę po prostu. Dobra, ja w takim razie
słuchajcie, odpalam znowu 20 minut, kolejne zakręcenie będzie przeze mnie. Ale uwaga, Natalia, jak ty to zrobisz teraz? Czekaj, wiesz co, tutaj mamy drabinkę, na drabinkę można chyba wychodzić, żeby... Bułki są u góry, wiesz? A, bułki są u góry, okej. Okay. No nie powiem, że chętnie też bym coś przekąsił, ale słuchajcie, zamiast jeść ja po prostu się napiję i no poczekam do kolejnego głosowania, może wiecie, też będę mógł coś wziąć. No i tak jak w ogóle taka typowa rodzinka teraz na wakacjach, nie? Tam jest tyle słodyczy, ja zamiast wziąć coś słodkiego, to biorę bułkę. Bułka na basenie w ogóle. Póki co w basenie jest mega fajnie, nawet powiem wam, że dobrze, że to słońce zaszło, bo mi w piance jest ciepło, a Natalia chyba będziesz troszkę marzła, co? No co ty, mi jest gorąco. Tobie jest gorąco, jakbym cię nie znał, to może bym uwierzył. Ale dobra, skoro Natalia je, to ja teraz, słuchajcie, spróbuję wypakować pierwszą rzecz, którą kupiłem w Decathlonie, czyli ten oto latawiec, bo troszkę wieje, więc wydaje mi się, że powinniśmy też radę nim polatać. Dobra, widzowie, mamy coś takiego. Kurde, nie wiem, Natalia, jak go puścić teraz za bardzo, bo trzeba byłoby... Wiatr ustał troszkę. Masz, tak trochę przestało wiać, czekaj. Musisz biec z nim. Tak robię, czekaj. No tutaj brzegiem. Aj, dobra, masz rację. Kurde, trochę źle stoimy, bo wiatr wieje tak chyba. To się nie uda, coś mi się wydaje. Leć, kurde. Jeszcze w łeb zarobiłeś. Nie, widzowie, musimy zrobić inaczej, uwaga. Sprawdźmy, skąd wieje wiatr. To nie wystarczy spojrzeć na drzewa po prostu. Nie, Natalia, to jest stara technika. Dobra, jakoś chyba tak wieje, o, mniej więcej stamtąd. Nie no kurde, akurat przestało wiać, no przecież wiało bardziej. Cały czas wiało, no. Dobra, nie, widzowie, niestety, musimy poczekać na trochę większy wiatr. Ja sobie to tutaj, o, zablokuję, żeby mi tego nie zwiało. Możemy się założyć o łapkę w górę, że to dzisiaj nie poleci. Nie, szkoda mi łapki w górę. Bo ja jestem pewien, że to poleci. Ale zaczyna wiać trochę, dobra, kolejna próba. O. Nie utup tego. Najgorszy zakup, jaki mogłem zrobić chyba. Dobra, widzowie, wrócimy. Ile to kosztowało? Powiedz dla widza. Nieważne, wrócimy do tego. Utopiłeś tu. Potem. Ja sobie w międzyczasie odpaliłam radar opadów i my jesteśmy w Iławie, czyli tutaj. A patrzcie, jaka chmura idzie. No nie gadaj, że to idzie w naszą stronę. To idzie w naszą stronę, Karol. Może jak się uda, to przejdzie tutaj bokiem. Zobacz, że przejdzie tak do góry po prostu i wtedy nas ominie. Ale jeżeli nie, to... No, słuchajcie, 34 sekundy do kolejnego losowania i no spójrzcie tylko na to, no nie wygląda to najlepiej, chociaż tam wodanie to się przejaśnia. Czy to jakoś tam idzie dopiero? Nie wiem. Karol, jeszcze sam deszcz nic nam nie zrobi, bo i tak siedzimy w basenie, ale gorzej jakby była burza. No właśnie, gorzej jakby była burza, ale jak widzicie minęło kolejne 20 minut, więc tym razem losuję ja. Ja teraz kręcę kołem fortuny i zobaczmy, co tym razem mi się trafi, a mam... Możesz korzystać z materaca. Już mógł się ogrzać. W takim razie odpalamy 20 minut i tyle właśnie czasu mam na leżenie na tym gagatku, który się kręci, muszę rozłożyć, ale... Co mówisz, jak się nagrzać? No właśnie pomyślałam, że jak będziesz leżał, to słońce cię wysuszy, ale zapomniałam, że nie ma słońca. No właśnie. Ale uwaga! Dobra, to wytniemy. Ale uwaga, widzę, skakuje na materac i... O. Ale fajny mamy ten materac, taki prezesowski trochę. Z niego też można jeszcze zrobić fotel, nie? Można zrobić fotel, ale szczerze, Natalia, zimno mi. Zimniej niż w wodzie? No 100 razy, po wyjściu, wiesz, ta pianka jest mokra. Zimno mi, kurde, nie wiem, czy ona teraz mi pomaga, czy przeszkadza bardziej. Ale w sumie, dla mnie to lepiej wypadało, bo ja mam parasolkę, ja sobie ją rozłożę. Ja mam kapelusz i ręcznik, też się okryję. No ale nie wiem, czy jak ci ręcznik przemoknie, to będzie tak fajnie. Wydaje mi się, że moja parasolka będzie lepsza, ale... Ja już mam pewien plan, co zrobię, gdyby padało. No dobra, widzowie, zobaczymy, póki co nie pada i pokorzystajmy z tego. Nie! Dobrze to się nagrało. Jak Natalia będzie na materacu, to Natalia nie wejdziesz tam jego, obiecuję ci. Wejdę! Nie? Ręcznikiem, żeby trochę się nagrzać. Już zmarzłaś? Nie, kurde, nie pomyślałem, Natalia. Bo ten twój ręcznik to nie jest tylko, żeby się wycierać, tylko to jest dobry do przekrycia się. No? Szczerze mówiąc, myślałem, że zacznie nam być zimno dopiero po jakichś, nie wiem, 3-4 godzinach, a przez to, że nie ma słońca. Przez to, że zerwał się wiatr. No, jest naprawdę rzeźko. W międzyczasie, jak widzicie, ja sobie pykam w gierkę, ale Natalia, która widzicie, jest ujęta ręcznikiem, sprawdziłam tą mapę burzową i pokaż, Natalia. Przeszło obok. Jak przeszło obok? Czekaj, gdzie my jesteśmy? Tutaj jesteśmy jest tutaj, no. I patrzcie, jak było. Szło coś takiego. Okej, okay, centralnie. Na nas? Ale jazda, ty! Ominęło nas, dobra. Z jednej strony fajnie, z drugiej nie fajnie, bo wydaje mi się, że jak będzie padało, to ja mam większą szansę na wygraną, ale... Dlaczego?
No bo ty nie masz parasolki i podejrzewam. Ręcznik, którym mogę się okryć i mam kapelusz na głowę. No, poczekaj aż się to zmoknie, to będziesz miała wtedy podwójnie zimno i... O, właśnie, o tym mówiłem. No i właśnie, Natalia, dlatego wydaje mi się, że jakby padało, to ja miałbym większą szansę. Ale kurde, szczerze wam powiem, widzowie, że zastanawiam się, czy nie zjąć tej pianki, dlatego że ona, wiecie, jest fajna, jak się siedzi w wodzie, nie? Ale jak ja się z tej wody wynurzę, no to przez to, że ona jest mokra, wiatr wieje, no to właśnie jest mi trochę rzeszko. Na materaca nie korzystam póki co, bo kurde, no gdyby było słońce, to ja bym z chęcią na nim leżał, ale przez to, że słońca nie ma, to tak naprawdę, wiecie, to, że go wylosowałem, no niewiele mi daje. Ty, jak tak sobie myślisz, Natalia, to my jesteśmy długo w tym basenie, za chwilę minie pierwsza godzina, a jak jesteśmy, nie wiem, na wakacjach czy gdzieś, jak jest mega upał, to chodzimy już, no właśnie, po 15-20 minutach jest chłodnawo, nie? Nawet jak na wakacjach jest ciepło, bo sobie to wchodzimy na 20 minut, jest nam zimno, idziemy się ogrzać i po 20 minutach... No właśnie! Na 20 minut, a tutaj, kurde, nie dość, że woda nie jest najcieplejsza... Pogoda się zepsuła, jesteśmy mokrzy, siedzimy już prawie godzinę. No jest wesoło. Wesoło to dopiero będzie, Natalia, wydaje mi się, ale no właśnie, nawet te wody, słuchajcie, które miały być ciepłe i nie miały być też takim ułatwieniem, no też, jak widzicie, się nie nagrzewają, bo po słońcu, jak widzicie, no już nie ma śladu. No ale słuchajcie, jak widzicie, w tym momencie mija kolejne 20 minut. Na szczęście jeszcze bez deszczu. I Natalia, która się teraz za was uśmiecha, ale przed chwilą widziałem, jak jej zęby latają. Oho, grzmi, czy mi się wydaje, Natalia? Albo to samolot, albo grzmi. Dobra, nieważne, kręć, Natalia, bo teraz ty. Natalia kręci i zobaczmy, co będzie mogła robić do kolejnego losowania. A możesz korzystać z water splash? O nie! Tak! Czekajcie, widzę, ja mam pomysł. No i co teraz, cwaniaczku? Widzowie, nie myślałem, że do tego mi się przyda parasol. Odejdź. Odejdź. Natalia, czy ty wiesz, co ty robisz? Co będzie, jak ja to wylosuję, nie? Natalia, zróbmy tak, że ty to teraz odłożysz, a ja jak to wylosuję, to tego nie użyję. Ani razu? Tak, no ani razu nie użyję. No, dobra, widzowie, łatwo. Kurde, zimno się robi, to tak już naprawdę mi jest zimno. Mówiąc, mi przed chwilą zęby latały naprawdę. No, jest grubo. To, że odkąd wyszliśmy, zaszło słońce. No, praktycznie, tak. Przyszliśmy, było 34,5 stopnia i było po prostu full słońce. I przyjechaliśmy i wysiadaliśmy z auta, już było 31. No, nie najlepiej jest, Natalia, no spóźniliśmy się jakieś 3 godziny, ale to w sumie dobrze, bo to będzie ciekawsze, wydaje mi się, niż wiecie, opalanie się... Na słońcu, aha, zalałaś telefony, super. Taro, obawiam się, że jednak nam się nie wydawało. My jesteśmy tutaj, a tutaj jest cała olbrzymia burza. Dobra, nie dojdzie do nas, no. Ja na razie jestem dobry i myślę, tylko wiecie co, dalej się zastanawiam, czy nie wziąć tej pianki, kurde, bo no naprawdę, przez nią jest mi mega zimno. Wydaje mi się, że bardziej niż Natalia, jak patrzę na nią. I poczekam jeszcze do kolejnego głosowania, jak wiecie, nic się nie zmieni, to chyba ją zdejmę. Okej, widzowie, z racji tego, że burza się zbliża, znowu wzmógł się wiatr i Karol znowu próbuje tutaj z latawcem. O, patrz. No, dobrze, teraz już jest lepiej. Kurde, ale jaką on ma fajną minkę w ogóle. Zamoczone te, nie? I one mi ciągną. No poczekaj. Chciałbym to odkryć jakoś, wiesz? Zniszczysz go, no. Nie, no jeszcze nie, Natalia. Jeszcze musimy chwilę poczekać. Ale coś chyba ci się zimno zda się narobić. Nie, tak sobie tylko, wiesz co, ten... Musisz... A tak się rozgrzewa. Tak się rozgrzewa, no. Ale powiem wam, że ta burza chyba serio idzie, bo zaczyna się robić tak czarno i takie dziwne chmury. Karol? No? Grzmi. Słyszę, nie wiem, czy widzę. To jest grzmoty. Dobra, ale nie panikuj, spokojnie. Czekaj, ja sprawdzam burzowo, gdzie jest ta burza. Czekaj, bo problem jest taki, że... Nie odpowiem stopera, Natalia. Czekaj, musimy sprawdzić na nagraniu, o której losowaliśmy. Okej. Okay. Dobra, sprawdziliśmy. Losowaliśmy o 18.35, więc o 18.55 powinno się skończyć. Brakuje 6 minut i... O, teraz wszystko się zgadza. Natalia, ty się chyba lekko zestresowałaś. Ja nie mogę, ona się naprawdę przybliża, zobacz. Nie, no ale jeszcze to ma... tutaj. To jeszcze ma 20 km do nas, spokojnie. No to co to jest dla burzy 20 km? Dobra, ale... Znaczy, w sumie dla mnie lepiej, jak patrzę na ciebie, żeby przyszła ta burza, bo... Właśnie na tawie ci wypadł poza basen. Nie, no nie żartuj nawet. Dobra, dam radę go podnieść, ale patrzcie na niego. Tam się przeszła, Natalia, zobacz. Tam było ciemniej, teraz już jest jasno. Cały czas jasno. Serio, cały czas było jasno? To gdzie cały czas jest jasno, co mówiłeś, że idę, a to... Okej, okay, dobra. Dobra, dzwoni minutik, więc czas na kolejne losowanie, ale... Patrzcie, jak już mam pomarszczone palce, masakra. No, no słuchajcie, w takim razie ja kręcę kołem i sprawdźmy, co będę miał, a mam... Możesz korzystać ze wszystkiego w lodówce. Natalia, wiesz co to oznacza? Znowu zagrzmiało. Nie no, Boże, przestań się martwić tą burzą, no. Ty, trzymaj kamerę lepiej, bo... Bo widzowie, patrzcie, co się teraz dzieje. Uwaga, czekajcie, cyk. Jak właśnie ta lodówka jest tak wysoko. Ale zimno ona jest, ja bym teraz wolał ciepłe w sumie. Jak tam wsadziłem rękę, to wysoka. Ja, ale to są te bułeczki mleczne. Karol, znowu zagrzmiało. Nie, przed chwilą zagrzmiało, no. Ty jesteś głuchy, czy ty udajesz? Ty, faktycznie grzmi, Natalia. To tak długo grzmi. Nie jest aż tak głośno na razie, ale po prostu
takie długie grzmoty są. Chyba trochę zimno ci. To czemu bierzesz ciepłą wodę, a nie zimną? Dobra, widzę, dwie bułeczki z jedzonem. Już zamiast dwie bułki? Już żaden dwie bułki, ale właśnie idę teraz po coś kolejnego, bo mamy tam tyle fajnych rzeczy. Ty robisz specjalnie. Na przykład o, narzynki solone, Natalia. Miałabyś ochotę? Nie, nie miałabym ochoty. Nie miałabyś ochoty? Nie. Ale to jest spoko. Mamy teraz białą dietę, widzowie, przez to, że wybieraliśmy zęby i takie prażynki, wiesz, jakie dobre są? No właśnie, nie kupowaliśmy ich wcześniej, ale one są takie białe, nie? No zobacz, idealnie białe na naszą dietę. Mogę korzystać ze wszystkiego w lodówce, więc patrzmy, co jeszcze mamy. Tak wszystko otworzysz stamtąd? Oj, taka bułeczka z szyneczką. Dobra, tylko idź tam na brzeg, żeby cię nakruszył. O Jezu. Brakowało mi tego, jestem tak głodny, Natalia, że szok, nie? Ja no, Karol, ty chyba żartujesz. Pełną buzią bierzesz kolejną rzecz? Ale takiego goferka, Natalia, to byś chyba zjadła, co? Zobacz. Dobre? Dobre, serio dobre, no. Znowu zagrzmiało. No dobra, teraz grzmi. No. Ja ci mówię, Karol, że cały czas grzmi. A dobra, słuchajcie, wystarczy tego jedzenia. To w ogóle zobaczcie, ile tego potwierałem. Natalia tutaj cała zestresowana patrzy na pogodę i... Jeszcze coś mi ugryzło w dodatku. Ale wiesz, Natalia, ja chyba zjmuję tą piankę, bo jest mi mega zimno przed tak? nią. No, ja zobaczę, widzowie, czy bez niej nie będzie mi dosyć cieplej. Mam nadzieję, że będzie jeszcze zimniej. Wiesz co, musisz przytrzymać. Okej. Okay. Uwaga, widzowie, sucho klatys teraz. Ja się pojawi. Chyba jednak nie zdejmuję. Serio, zakładasz ją z powrotem? No chyba jednak w cieplej w niej jest. No to wyobraź sobie, co ja mam bez niej. Ale ty masz strój też u góry, nie? A ja mam gołą klatę. No tak, bo strój to mi całe ręce zasłania, tak jak tobie faktycznie. Czemu my tak późno przyjechaliśmy? Wcześniej było słońce i 34 stopnie. Bo pogoda nas wczoraj szukała, Natalia. Wczoraj jak patrzyliśmy, to miało w ogóle widzowie nie być burzy, nie? No... O 23 miał deszcz padać dopiero, nie? Jakbyśmy wiedzieli, że tak będzie, to byśmy przyjechali szybciej, ale no niestety, dobra. Jednak w tym jest fajniej. Słyszysz? Tak grzmi, że psy zaczęły szczekać na burzę. No, na burzę. Tak głośno. Dobra, a wiesz co? To może napompujemy sobie tą siatkówkę, żeby trochę się ten rozgrzać, żeby pograć i żeby mieć jakieś zajęcie, co? No dobra, możemy spróbować. Właśnie, tylko nie wiem, ile się to będzie pompowało, bo to, no wydaje mi się, może być dość spore. To ma Natalia prawie 2,4 metra, czaisz? Widzowie, właśnie dzwoni minutnik z losowania, jakoś mega szybko. Co ty taka zestresowana, Natalia? No bo ja się boję, bo to już coraz mocniej grzmi, to już jest blisko bardzo. Nie, no jeszcze nie jest blisko, spokojnie, to że grzmi, no to okej, ale to naprawdę jest parędziesiąt kilometrów stąd może nawet, nie? Paręnaście chyba. No dobra, słuchajcie, nie ma co, Natalia losuje po raz kolejny kołem fortuny i... Natalia, musisz wypić pół litra wody do następnego losowania. To jest generalnie utrudnienie, bo no tutaj nie mamy łazienki, nie? I wiesz, wypicie... Wody nie możemy robić. Jak no nie, no wiadomo, zasady są takie, że nie robimy do basenu, nie? Więc do kolejnego losowania Natalia musisz wypić pół litra i no, mam nadzieję, że zachce ci się do łazienki. To ja się bardziej stresuję tą burzą. Dobra, odpowiem, słuchajcie, minutnik na 20 minut. Ja ciągle patrzę, czy się nie błyska, ale Natalia naprawdę jeszcze nie widziałem żadnego błysku. Faktycznie grzmi, słychać, że może idzie to nawet w naszą stronę trochę, ale to jest jeszcze naprawdę... Może idzie w naszą stronę. Naprawdę nie, daleko. Ja w ogóle... Kurde, widzowie, to teraz nie wiem, co robić z tą naszą siatką, bo jak to... Mam dmuchać? No, szybko ci poszło. No dobra, to idę dmuchać. Dobra, widzowie, dmuchałem, ale pojawił się mały problem, dlatego że Natalia to jest za szerokie, jak na ten basen. Mam nie zakładać nawet tej siatki. Wiesz co, no, chyba trochę bez sensu, patrząc na to. I tak ja spuściłem tutaj trochę powietrza, żeby, wiecie, jakoś to upchać, ale... Wiesz co, trzeba by było stawiać na to. Aha, na to! Trzeba by było mieć obciążniki, bo nie zwieje. Nie zwieje nam może. Nie zwieje? Spróbujmy. Widzowie, znowu zagrzmiało. Natalia, uspokój emocje, spokojnie. No dobra, słuchajcie, teraz wygląda to troszkę lepiej, jak na tym stoi, w miarę może uda nam się pograć. Natalia, o, tutaj zawiązuje siatkę, ty, to fajne może być, Natalia, tak szczerze. No. Karol, ta burza jest już nad nami. Jak nad nami, Natalia, jak nad nami jest... Słyszysz, jak grzmi? No, słyszę, jak grzmi. Cicho. Bajdowie, Natalia, masz gęsią skórkę? Jakieś 40 minut, albo od godziny. Wiadomo, widzowie, odcinek odcinkiem, ale jak wiecie, będzie to naprawdę już blisko nas, zobaczyć jakiś błysk czy coś, to no wyjdziemy razem, jeżeli będzie remis, Natalia, bo no wiecie, no nie można siedzieć w wodzie w trakcie burzy, nie będziemy ryzykowali. Dobra, Karol, ja wychodzę. Jak wychodzisz? Ja wychodzę, bo ja się boję, no jest mi zimno i się boję, więc ja się poddaję. Chodź tutaj, stań i zobacz, co tam się dzieje. Nie no, widzowie, tego to się nie spodziewałem. Ja myślałem, że tak, albo wyjdziemy, bo będzie nam się chciało do łazienki. No dobra, jest coraz bliżej, faktycznie. Albo myślałem, że wyjdziemy, bo będzie nam zimno, ale... No nie myślałem, że wyjdziemy dlatego, że będziemy bali się burzy. A poza tym nawet jakby ta burza nie przyszła, to ja i tak już bym dłużej nie wytrzymała, bo jest mi po prostu mega zimno. Nie no fakt, no miałaś... Przyszliśmy, zaszło słońce i my siedzieliśmy w ogóle, ile wytrzymaliśmy? No właśnie, poczekaj. Jest Natalia 19.35, a my weszliśmy o 17.30, tak? No to zobacz, Karol, siedzieliśmy prawie 2 godziny bez słońca. No, to w sumie fakt, ale kurde, widzę, że lekki niedosyt, bo za szybko to było. Jeszcze nie przedstawialiśmy tych nawet wszystkich rzeczy, które Natalia
ze sobą wzięliśmy, no ale nic, faktycznie idzie burza. My musimy to jeszcze wszystko posprzątać, żebyśmy zdążyli. Kurde, widzowie, nie zdążyliśmy jeszcze dobrze wyjść, a tutaj zerwał się taki wiatr, że patrzcie na teraz, wydachował nam. To te czarne chmury już doszły do nas. No ale słuchajcie, raz z Natalią się przebraliśmy i powiem wam, że wyszliśmy. Doszliśmy idealnie tak, przed burzą. W ostatniej chwili, jednak dobrze, Natalia, że wyszłaś, tam się bo... teraz tak błyska się po prostu co sekundę normalnie, myślę, czekajcie, muszę wam to pokazać. Patrzcie, widzowie, co się dzieje. Zobaczcie tutaj, jak jest ciemno. Jakie w ogóle, patrzcie, jakie takie... Taki wał idzie, zobacz no. Tam. Ej, przerażające. Ja nie mogę, ale to jest creepy, nie? Jakby takie tornado nadchodziło. Patrzcie, jak tam się błyska. Weszliśmy tutaj się do środka, do Natalii i cioci domu, bo na zewnątrz jest Armagedon i Natalia, my nie wrócimy naprawdę, do Trójmiasta. Tak wieje, musimy to przeczekać, bo to strach jechać. Zobacz, jak drzewa się przeginają. Nie, to nie jedziemy. Czekamy, słuchajcie, z burzą, serio, nie ma żartu, więc jednak dobrze, Natalia, że wyszłaś. Pamiętajcie, żeby serio, w wakacje, jak są burze, nie być na zewnątrz, bo tak. Ja sam kiedyś na oczy widziałem, jak piorun uderzył w jakby chodnik, nie? No. Przed naszym blokiem. Ale no tak czy inaczej udało mi się wygrać. Powiem wam, że trochę inaczej sobie ten odcinek uważałem. Zrobimy kiedyś może jeszcze drugą część na trochę innych zasadach. Okej. Okay. Ale w sumie przynajmniej dzięki temu coś się działo, także jeśli wam się podobało, strzelcie okiem w górę, bo jak dobijecie 30 tysięcy lajków, to spędzimy tam 24 godziny. Subskrybujcie więc kanał, żeby nie przegapić, a my póki co się żegnamy, trzymajcie się i nara!